Siemanko wszystkim i każdemu z osobna, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed World. No i na sam początek przejdę sobie do garażu, gdzie chcę wam się pochwalić dwoma samochodami, które udało mi się zdobyć od ostatniego materiału. No naprawdę troszkę zaszalałem, że tak powiem, bo dwa samochody w tak krótkim czasie to mi się ostatnio nie zdarza zbyt często kupować. W każdym razie, to nie jest Eclipse, na pewno to nie jest Eclipse, to jest, powiem wam tyle, dobra, zacznijmy z grubej rury, od razu mi wskoczyło, niech będzie Pagani Zonda w wersji Cinquecento, niech będzie. Moi drodzy, no co, no skorzystałem z wyprzedaży, o której informowałem was na Facebooku. Myślę, że żal by było nie skorzystać, tym bardziej, że minus 40% to jednak trochę hajsu, a Zonda akurat w tej wersji no potrafi też skopać dupy nieraz. Zresztą wystarczy powiedzieć, że pierwsza klasówka, wchodzę sobie, pierwszy raz kupuję ten samochód, wchodzę do pierwszej klasówki tym samochodem, no i wygrywam od razu, więc no na pewno jest to samochód dobry i nie ma co do tego dwóch zdań. Jeszcze będzie dziś nim okazja się troszkę powozić, ale przechodzimy do drugiego. Ford Shelby GT500 Super Snake. Dobrze wiecie, że to był specjal IGC. On już wygasł, także nie ma już możliwości zakupu tego samochodu. Jak widzicie, pomalowałem go sobie dokładnie tak, żeby tutaj Shelby wyglądał jak Shelby. I myślę, że wyszło całkiem nieźle. Dobra, no ale zacznijmy sobie może od Pagani Zondy, jako że straszne mam ciśnienie na ten samochód. Opuścimy sobie kryjówkę. Wiecie co? Powiem tyle. W pierwszym kontakcie z tym samochodem troszkę byłem zawiedziony. No wydawało mi się, że to powinien być kosmos, nie? Że to powinno fruwać powietrzem, lecieć od razu 500 na godzinę, przyspieszenie pół sekundy i w ogóle i tak dalej. No ale tak po głębszym tutaj zapoznaniu się z tym samochodem jestem naprawdę zadowolony. Ja czytałem też dużo informacji, jako że ten samochód wykazuje jakieś tam dziwne zachowania na zakrętach. Powiem wam szczerze, że kurwa, o czym wy gadacie? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Mam, no spora większość samochodów w moim garażu zachowuje się dużo gorzej na zakrętach niż Pagani Zonda. Jest to samochód naprawdę fenomenalny i mi się bardzo przyjemnie nim jeździ. Także jeżeli byście chcieli mieć taki samochód, nie macie, no to pospieszcie się, do 22 października jest tylko ta wyprzedaż, więc myślę, że warto sobie tam coś uskubać tych boostów i kupić. Dobra, weźmiemy sobie klasóweczkę S. Klasóweczkę S, zobaczymy. Oczywiście wiadomo, że na wizji nigdy mi tak nie wyjdzie i już mogę teraz z góry założyć, że przegram to i zapewne na ostatniej pozycji dojadę. Mogłem sobie nagrać przed materiałem, po prostu wam powtórkę puścić, ale to nic, może następnym razem. Chodzi mi przede wszystkim właśnie o to, żeby tu obalić pewne mity, które tutaj krążą wokół tego samochodu, jako że on naprawdę w zakrętach jest ciężki do opanowania. No nie wydaje mi się. No proszę, mamy kurwa od razu z grubej rury. Ja pierdolę, dobra, nieważne. Wchodzimy. Co prawda teraz już jestem w 100% pewien, że to przejebę. Bo ja chciałem tu ładnie zapoznawczo wam pokazać. A tutaj takie F1 wyskoczyło. Gość kurwa chyba nie śpi. Na pewno nie śpi. 6090. No nic. Nie będę nawet power-upów pewnie wykorzystywał, bo szkoda. I tak wiadomo, kto wygra. Ale tu przede wszystkim, tak jak już wspominałem, chodzi o samego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Pagani Zonda Cinque. A ty chuju zaje... Dobra. Nieważne. I tak byś mnie objechał, więc o czym my tu gadamy? No cóż, no Zonda jest świetnym samochodem, ale na tle F1 no ciągle jest ciężko coś tu ugrać. Spróbujemy, nie poddajemy się. Wiecie co, ja sobie jednak może tego power-upa użyję, nie? A tutaj na tej prostej powinno być git! Znaczy dla mnie prostej, nie? Niby są zakręty, ale jak widzicie już to nie ma sensu. Najmniejszego. Gdzie on jest? Nie, szkoda, naprawdę szkoda. Ja mam
trzy na krzyż te power-upy i jeszcze żebym to tutaj w tym bezsensownym pojedynku stracił, no to myślę, że mija się z celem. No nic. Przynajmniej możecie popodziwiać troszkę samochód, który jest naprawdę bardzo ładny i to jest jeden z tych wozów, które mogą zagrozić Lamborghini pod względem stylistyki. Już Huayra mi się tak nie podoba, powiem szczerze, jest za bardzo jajowata, okrągła i babska dla mnie. Chociaż chciałbym Huayrę widzieć w Wardzie, nie wiem jak wy. W ogóle, jakie samochody byście chcieli w Wardzie zobaczyć? Ja przyznam się szczerze, że nie wiem jak sprawa z Ferrari, czy ta licencja, czy oni mogą to tą licencję podciągnąć też pod Warda, czy to dotyczy tylko nowych tutaj produkcji. Bardzo bym się cieszył, gdyby było jeszcze Ferrari, wiadomo, dodatkowe modele, dodatkowe osiągnięcia i tak dalej. Ale mnie bardzo też brakuje Lamborghini Huracan. Skoro Aventadora dodali, to myślę, że Huracana prędzej czy później no powinni dodać, tym bardziej, że jak ostatnio się słyszy, Huracan stał się hitem sprzedaży i pobił swojego poprzednika, czyli Gallardo pod tym względem. Znaczy nie mówię, że już w ilości sprzedanych samochodów, ale w każdym razie zainteresowanie jest jeszcze większe. Co się dziwić? Baby Lambo naprawdę od zawsze się cieszyło wielkim powodzeniem. Okej, wracamy do Pagani, bo kurna, akurat o nim tutaj miałem mówić. Jak widzicie, prędkość maksymalna. Co ciekawe, u mnie w garażu jest szybszy samochód. Jest to Porsche 911 GT3 RS 4.0. Ona wyciąga chyba z 10 km więcej na godzinę, więc to sporo. Przyspieszenie odczuwalne, no myślę, że Pagani jest pod tym względem lepsze, a prowadzenie, no to jest kurwa kosmos. Ten samochód prowadzi się jak miód malina. Naprawdę, szkoda tylko, że mi tutaj nie pozwolili pościgać się z kimś, kto by mi dał jakiekolwiek szanse. Wiadomo, ten samochód jest, jak już mówiłem, dobry, ale nie tak, żeby rywalizować z gościem, który ma tam 6000 tych punkciaszków plus McLarena F1 wykokszonego, także dobra. Dolecimy sobie po prostu tak na wolno. Au! No jeżeli o tym mówiliście, że to by sprawiało problemy, ta nadsterowność taka lekka, no to ja kurwa śmieję się w twarz. Akurat ta nadsterowność jest do opanowania. Też słyszałem głosy, że on tutaj gdzieś pod sterownię może się również zachowywać. Nieprawda. A jeżeli już, to nie w takim stopniu, w jakim bym się tego spodziewał, który by mi utrudniał tutaj przejazd. A chociaż to była raczej przejażdżka. No nic. Ale tylko 10 sekund po nim, więc aż tak źle nie jest. On tam nie używał wzmocnień, bo oczywiście nie miało to większego sensu. Ja jedno nitro, bo tam jakąś nadzieję na początku miałem, ale oj, pakuje do Pagani. No nic, widzę, że ten kolega tu mnie prześladuje. On również wcześniej, gdy chciałem się tutaj pościgać, on również był w lobby. No i niestety tak to wyszło, jak wyszło, czyli lipa. No ale byłem drugi. Okej, zmienimy sobie na Super Snake i coś o nim też spróbuję opowiedzieć. Okej. A potem na koniec opowiemy sobie troszkę o rotacji IGC. Dobra, to jest oczywiście Ford Shelby GT500 Super Snake. Samochód pożądany w ostatnich dniach, tym bardziej, że stał się specjalem IGC. Ja powiem tak. Czuć masę tego samochodu, czuć, że jest to muscle car, że nie jest to jakiś japoński odrzutowiec, tylko po prostu samochód z
prosto z Ameryki, który może nie tyle nie lubi zakrętów, bo są samochody, które bardziej się boją właśnie różnego rodzaju zakrętów. No ale na pewno lepiej czuje się na prostej ten samochód. Jak widzicie, też problemów nie ma żadnych z nadsterownością, z podsterownością, raczej też nie żywiołowo reaguje. No ale tak jak mówiłem właśnie, są lepsze samochody, co nie zmienia faktu, że on prowadzi się całkiem ładnie. Jeżeli chodzi o prędkość, to wam powiem, że jest ona zadowalająca. Zresztą pewnie większość z was też już posiada ten samochód, bo nie wierzę, żeby ktoś nie skusił się na to. Ja nie miałem po prostu, nie miałem serca odpuścić i musiałem, przez co naprawdę spędziłem mnóstwo czasu w ucieczce, przede wszystkim Most Wanted, gdzie największy dochód. Dobra, weźmiemy sobie wyścig. Co prawda ten samochód jest... O, jest. Nie, nie klasówka. Nie klasówka, nie tym autem. Ech, no nic, no widzę, że... Dobra, dołączymy do ucieczki drużynowej. Dołączymy do ucieczki drużynowej i... Oj, hapie. Nie patrz. No tak, i sprawdzimy sobie troszkę ten samochód w zawodach, bo nie chciałem klasówki brać, wiadomo, jakby się to skończyło. Jak widzicie, nie za bardzo go tutaj ulepszyłem. Ale klasówka nie będzie obfita zbytnio. Jest tylko jeden zawodnik. Ale to nic. I lecimy. Ale ma odejście. No nie! Popatrzcie, jakie mam dziś piękne szczęście. Jeszcze mi się rozłączył. Dobra, potraktujmy to jako typowy test. Test dla Shelby'ego. Masa. Masa całkiem zadowalająca. Naprawdę. Widzę, że nie ma wcale większych problemów z przebiciem blokady. Co oczywiście też nie sprawiało problemów mojemu Mustangowi Boss z 12 roku. I spróbujemy. A tutaj, ale też bym powiedział, że nie jest źle, jak ja w Mustangu właśnie mam pewne umiejętności, które zwiększają masę przy zderzeniu. Także no, wygląda na to, że Shelby jest ogólnie w ogóle bardziej masywnym samochodem, ale powiem szczerze, nie czuć tego tak jak w Mustangu. Wow, SUV. Wow, drugi. A nic, no strasznie emocjonujący ten odcinek będzie. I gleba! Żruj pioch! Raczej asfalt. 12 tysięcy metrów, czyli... Pi razy drzwi 12 km. SUV jest bardzo łatwo wyciulać. Na początku pamiętam, jak stanowiły one cholerną przeszkodę. Nie do przejścia niemal. Tak, blokujcie sobie drogi, kurwa. Ja mam Shelby'ego. No nic, przynajmniej nie będę musiał czekać na innych towarzyszy, zanim dojadą. Fuck it! O, fuck it! Nie miałem prędkości, żeby go zmylić! I gleba! Oczywiście w ten sposób jeszcze sobie tutaj skilluję osiągnięcie. No jedźże! No w ten już nie, ale osiągnięcie zniszczy tam radiowozy podczas ucieczki drużynowej. Kurwa, molochów nie mam. Oj, 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 oj. A no tak, podczas ostatniego zbierania właśnie na ten wóz przydarzyło mi się kilka wykorzystać. Mówiąc kilka, mam na myśli w chuj. Ale jak na razie moloch nie jest potrzebny i myślę, że nie będzie. Jeżeli klasówkę S potrafię bez molocha przejechać, to i klasóweczkę A powinno się na luziku tutaj obskoczyć. Aj, chujowo pojechałem. No nic. Kurwa, mogłem... Źle celowałem. Oczywiście zawsze celujcie podczas ucieczek w
w bagażnik, tam gdzie jest samochód odciążony, automatycznie uderzając w silnik. No naprawdę spowalniacie się i możecie utknąć. Won. A tak. Zostało nam jeszcze 6 kilometrów. I tak podsumowując te zakupy moje ostatnie, to jestem całkiem zadowolony. Shelby'ego wykorzystam... no właśnie, jak go wykorzystam? Jeszcze to przemyślę. Pagani na pewno będę skillował na full, kurwa, w klasie S. Ma być moim koksem w klasie S, z którym będę tam wygrywał. Oczywiście na razie nie mam co marzyć o wygrywaniu, tak jak widzieliście, z wyskillowanym F1. Ale kiedyś, kto wie, myślę, że jest to całkiem realne. Tym bardziej, że... wow, nie zauważyłem go. Tym bardziej, że widzieliście, że też dojechałem po nim tylko 10 sekund. Myślę, że odpowiednie części, więcej power-upów sprawiłyby, że dojechałbym. Oh shit! No niestety, Shelby muru nie potrafi przebić. Obrysowałeś mi znów! Dobra, i pojedziemy sobie tędy. Mam nadzieję, że mi tu nie wyjedzie SUV. No i wyjedzie. Ale go się udało wyminąć, co by nie. Jeszcze rozjebundę coś. Okej, no już nam zostało tylko 1,5 kilometra, mniej niż 1,5. Dobrze, na szczęście te na zakrętach nie idą na czołówkę. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Tutaj mamy kolczatę, więc uważać. A! Milimetry! I dojeżdżamy. Uwaga, jakie emocje. Ile będzie hajsu? Obstawiajcie! No ja myślę, że normalnie rozbiję bank dzisiejszą kumulacją. O, nawet 10. No to w sumie ten mnożnik mnie tutaj ratuje. No i 10 dostałem, także można powiedzieć, że wyszedłem całkiem ciekawie. Nie było źle. Nie jest to stracony przejazd. Przechodzimy do garażyku, gdzie tam coś będę chciał pogadać o tej rotacji GC. Dobra, przejdziemy sobie do dealera. Jakąś działkę, jakiś samochód zobaczyć oczywiście. No, załaduj się ładnie. Tak, to jest wyprzedaż jeszcze, ta, o której wspominałem do 22, to jest Alfa Romeo, jeden z tych samochodów, który jest na wyprzedaży. Jak dobrze pamiętacie, on niedawno był za IGC. A powiem wam jeszcze jedno, mam takie dziwne przeczucie, że jedno z tych samochodów, które jest teraz za wyprzedaż, niedługo będzie za IGC. I wiecie, w co celuje? Celuje w Pagani Zonda F. Jak widzicie, Pagani Zonda F tak wygląda sobie. I mam takie dziwne przeczucie, że ona prędzej czy później będzie jako special IGC. Dlatego, no oczywiście, to nie jest pewne, ale mogę wam tak na powiedzmy 70% to powiedzieć. Zobaczymy, co z moich przeczuć się tutaj sprawdzi. No a tutaj mój zakup, z którego jestem dumny. Okej, miałem gadać coś o rotacji, a nie wyprzedaży, o której już trochę zostało powiedziane. Przejdziemy do pierwszego samochodu. Wiecie, ja to z głowy wszystko, więc mogę coś zapomnieć. Łeb już nie ten. Jest Lamborghini. Oczywiście to, które kiedyś tam gdzieś było. Ja go nie posiadam i mnie strasznie kusi. Lamborghini Murcielago LP640 z twardym dachem. Zgrabny, fajny i w ogóle pociągający samochód. Ale jak widzicie, na razie moje fundusze są na minimum. Okej, cykniemy sobie dalej. Gdzieś coś mi się tam obiło uszy, jakieś BMW. I chyba mi się całkiem nieźle obiło uszy, bo jest to BMW pierwszej serii M Coupé, czyli wersji M. Nie jest to, co było kiedyś, pamiętacie, Flexor. Tutaj jest zupełnie inny samochód. Za 1 300 000. Także też ciekawa opcja. Pamiętam, że jeszcze chyba bodajże była Audica.
RS4, no i nie myliłem się. Tak, nie myliłem się. No i jeszcze jeden samochód, którego kurwa zapomniałem, ale jestem pojebany. Za 600 tysięcy jest RS4. Tak. Tak o to wygląda. Już nieraz mnie na niego nachodziło, ale jakoś kurwa nie widziałem większego sensu w kupowaniu tego samochodu. Okej, moi drodzy, no cóż, no jednego samochodu zapomniałem, oczywiście wyleciało z głowy, nie zapisałem sobie, bo mi szkoda tuszu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, na pewno już wiecie, ale jeżeli nie, no to i tak zawsze jest wszystko u mnie tam na fejsie, do którego link tam macie w opisie, albo po prostu w koło mojego tła na YouTube. Moi drodzy, a na ten moment to już wszystko. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku z... czegoś tam. Trzymajcie się, na razie. Elo!